Może nie znacie Marcina, na początku go przedstawię. Marcin jest menadżerem, a jego takim konikiem w stajni, można powiedzieć, jest Norman Park. Ciągnijmy dalej temat Normana. Aktualnie jedne z najbardziej gorących nazwisk tutaj na polskim rynku MMA i na tym rynku freakowym. Kolejna walka Normana na Fame MMA 10 już 15 maja. Jak to w ogóle się stało, że Norman zawalczy Fame MMA? Dostaliśmy propozycję, była ona na tyle ciekawa, że z niej skorzystaliśmy, tak? Nie było w danym momencie oferty z KSW. Poinformowaliśmy Fame MMA o naszych obawach związanych z kontraktem, ponieważ jak wszyscy już wiedzą, co wypłynęło, no nie możemy walczyć w Polsce, tak? Zabrania nam tego obowiązujący kontrakt, więc możemy walczyć za granicą. Skorzystaliśmy z oferty, która była bardzo atrakcyjna. No właśnie, skoro oferta była atrakcyjna, to uwzględniając już ewentualną sztabkę, Norman może w Fejmie zarobić więcej niż w KSW? Norman może zarobić bardzo, bardzo dobre pieniążki na walce w Fejmie MMA. Czy one są większe, czy mniejsze niż w KSW? W KSW również zarabia się dobre pieniążki, jedne z najlepszych w Europie na pewno, więc kwoty są porównywalne, można powiedzieć, tak? Ale no, powiem szczerze, że ta sztabka złota robi wrażenie. No, na pewno. Słuchaj, a dobrze, Marcin, ale ciągnijmy dalej temat Normana. Po pierwsze, uważam, że fani troszeczkę zbyt interpersonalnie traktują relacje pomiędzy zawodnikami a federacjami. Tak, dla zawodnika jest to praca, za którą chce otrzymywać jak najlepsze wynagrodzenie i to jest jego celem, ponieważ za to utrzymuje rodzinę, siebie. To nie jest jego hobby, tak jak dla wielu ludzi, którzy to oglądają, że traktują MMA czy sport jako hobby i mają swoją inną pracę. Zawodnicy robią to 24 godziny na dobę, są zawodnikami przede wszystkim i chcą zarabiać jak najwięcej pieniędzy, by mieć jak najlepsze życie, tak? I uważam, że to działa w dwie strony. Federacje również chcą zarabiać jak największe pieniążki i to, że ktoś ma lepsze bądź gorsze stosunki z szefami jakiejś federacji, nie przeszkadza, żeby tam walczył, tak? Ponieważ na końcu liczy się biznes, tak? Czyli jeżeli dana federacja będzie mogła zarobić dobre pieniążki ze sprzedaży pay-per-view lub merchów, czegokolwiek, tak, na walce Normana, to zawsze można odłożyć personalne niesnaski po to, by zrobić dobry biznes. To nic osobistego, to tylko biznes. To powiedz mi, jakie wy macie relacje z KSW? Są neutralne, złe, dobre? Powiedziałbym, że nie ma co mówić o relacjach. Relacje są profesjonalne, na tyle, na ile mogą być profesjonalne. No to spytam wprost, macie spinę, czy nie macie spiny? Znaczy, to ja bym tego tak nie traktował, no to jest jak działanie dwóch przedsiębiorstw, tak? No, wiadomo, że na pewno nie jest to w tym momencie na rękę, co w swoich wywiadach Martin podkreślał, by Norman walczył w federacji Fame MMA, dał tam jakąkolwiek walkę, ale nie ma, my nic nie robimy przeciwko kontraktowi, tak? Więc myślę, że na koniec dnia, jeżeli zawalczymy na przykład z Borysem Mańkowskim w KSW, zrobimy kolejną walkę i ta walka sprzeda się bardzo dobrze, bo ludzie chcieliby zobaczyć ten rewanż. Na pewno Norman dałby mu chętnie szansę na to, by się sprawdzić i KSW również byłoby zadowolone z takiego zestawienia, tak? Więc na pewno chętnie poczekamy, aż Borys wyzdrowieje i damy mu tą walkę. Bo to nic osobistego, to tylko biznes. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Czy nie uważasz, że to, co zrobił Norman Park na swoich mediach społecznościowych, przerabiając zdjęcie pana Martina Lewandowskiego, to już nie było trochę za dużo? Ja bym tego nie zrobił, tak? Ale dlatego, że Norman tak reaguje, dlatego tak dużo ludzi go chce oglądać też, więc ma jakiś prywatny żal do Martina.
artykułuję go i jaki to jest żal. Jest to poza mną tak naprawdę, więc... Ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o finanse. Jest takie też przysłowie, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak, ale... To tylko biznes. Walka z Don Casio. To nic osobistego. To tylko biznes. Casio już miał 70 kilka walk amatorskich w boksie. Powiem ci tak, no jeśli Norman przegra, to środowisko sportowe, mówię ogólnie sportowcy, straci bardzo dużo, tak? Bo jednak Casio już boksował tylko amatorsko. Trenował długo, okej. Okay. Ale wiesz, Norman był w UFC, to jest sportowiec krwi i kości. Nie uważacie, że macie bardzo, ale to bardzo dużo do stracenia? Macie na pewno dużo więcej do stracenia niż Casius. Ja bym powiedział, że odwrotnie. Dlaczego? Myślę, że można się posiłkować cytatem z Bena Askrena z ostatniej konferencji z Jake'iem Paulem, tak? Wczoraj chyba było, tak? Dokładnie. Co może przekreślić dokonania wcześniejsze? No nic tak naprawdę, że kilku 17-latków przestanie go lubić, to nadal nie zmieni jego postrzegania jako fightera i nie może zamazać jego osiągnięć, tak? Więc wydaje mi się, że tak naprawdę wcale nie mamy dużo do stracenia, bo mierzymy się w nie swojej dyscyplinie z przeciwnikiem, który stawia swoje reguły walki. O, i tu ci przerwę. Swoje reguły walki, to czemu chcieliście 84 kg, skoro już mówimy o warunkach? Wiemy, że Casius ważył około, tak, 84, wiemy, że Casius ważył około 100, czyli no musi dużo zbijeć do tego pojedynku. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, no chcieliśmy jakiś warunek postawić, tak, więc skoro godzimy się na wszystko, to chociaż jeden nasz warunek. Drugi bardzo prozaiczny, zawsze Normanowi zabierano pieniążki za niezrobienie wagi. Nie stracił tych pieniędzy. Wiadomo, już od pewnego momentu zdrowie mu po prostu nie pozwalało na robienie tej wagi i to było takie porywanie się troszeczkę z miotłą na słońce. Więc z motyką. Z motyką, przepraszam. Więc no było to problematyczne, to nie, no odbijało się to na jego zdrowiu, więc nie było to dobre. No i oddawaliśmy tą część, lwią część wynagrodzenia przeciwnikowi. Tym razem dlaczegoż by nie zabrać, nie odzyskać części tych wcześniej oddawanych pieniędzy. To tylko biznes. Jeszcze chciałem się dopytać o te aspekty kontraktowe. Martin Lewandowski w wywiadzie bodajże chyba z Mariuszem Olkiewiczem z In The Cage powiedział, że nie możecie walczyć 8 tygodni przed i 8 tygodni po. Ja słyszałem, że jest tylko zapis taki, że 8 tygodni przed. Jak to jest w końcu? I druga sprawa, chciałbym, żebyś coś poruszył. Nie możecie walczyć na terenie kraju. Jak wy chcecie to rozegrać? To po kolei. Pierwsze, tak nie za bardzo powinniśmy udostępniać zapisy kontraktowe, tak? Jest tam zapis, który mówi, że nie powinno się o nich mówić, no ale skoro został już upowszechniony, to mi się tak osobiście, tak, o to mi się nie podoba, tak, że zostały jakieś zapisy upowszechnione. No ale okej. Wydaje mi się, że dużo bardziej precyzyjnie wypowiedział się Wojsław. Być może Martin po prostu nie znał na ten moment, nie ma od tego ludzi, tak, więc być może myślał, że tak jest, że i przed i po. Wojsław się wypowiedział, że jest zapis w kontrakcie, faktycznie jest taki zapis, że 8 tygodni przed walką w KSW nie może Norman walczyć w ogóle w żadnej federacji na świecie. Jest taki zapis faktycznie, ale jest on uzależniony od innych zapisów kontraktowych, które powodują, że no, możemy zawalczyć w Fame MMA. No to teraz to, że walka musi odbyć się za granicą. Jest taki zapis również, ponieważ co nie dziwi, federacja KSW zabezpieczyła się, skoro promuje na terenie Polski zawodnika, żeby nie walczył na terenie Polski, jeżeli nie jest mistrzem, to może walczyć za granicą. No, z uwagi na ilość gali, ilość zawodników, którą KSW ma, nieraz pozwalało zawodnikom swoim już za granicą stoczyć jakieś pojedynki, by mieli właśnie na przysłowiowy chleb, tak? By mogli sobie cały czas pracować. I Norman również ma taki zapis, że w kontrakcie, że jeżeli nie jest mistrzem federacji, to
za granicą może stoczyć pojedynki, a reszta, w jaki sposób do tego musi dojść i jakie warunki kontraktowe muszą być spełnione, to są już zapisy, które są w kontrakcie i nie chciałbym ich ujawniać, ale jesteśmy przekonani, że nie łamiemy żadnego zapisu kontraktowego. No dobrze, to ja się jeszcze mam dwa ostatnie pytania. Czy Norman Park zawalczy jeszcze tutaj w Fejmie, czy jest to tylko jednorazowy wyskok? Powiem tak. Jest to bardzo ciekawa federacja, więc bardzo chętnie, tak? Jeżeli będą fajne warunki finansowe, nie będziemy łamać postanowień innych kontraktów. Oczywiście, dlaczego nie? Widzę tutaj wiele ciekawych zestawień. Chodzi mi o to, czy podpisaliście kontrakt na jeden, czy na więcej pojedynków. Tutaj, jak mówię, ja nie lubię ujawniać zapisów kontraktowych. To czyli ja chyba już rozumiem między wierszami, o co chodzi. I moje ostatnie pytanie, ta sztabka złota, fajna sprawa, co? Naprawdę jeszcze chyba czegoś takiego nie było. Robi wrażenie. Wydaje mi się, że mniejsze wrażenie robiłby bonus finansowy. Gdyby to były pieniążki, gdyby to było cokolwiek innego. Złoto zawsze działało na wyobraźnię. Nie wiem, ludzie cierpieli na gorączkę złota. Szli na nogach, można powiedzieć, na Alaskę wydobywać gdzieś tam przez Yukon. Więc wydaje mi się, że zawsze działało na wyobraźnię. No i póki co nie zanosi się, żeby miało przestać działać na wyobraźnię złoto. I sztabka jest naprawdę soczystym kąskiem. Dobra, Marcin, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Więcej chyba już ciebie nie wyduszę. Możesz spróbować. Znaczy, nie, ja bym chciał, żebyś tylko powiedział, czy wy podpisaliście naprawdę kontrakt tylko i wyłącznie na jeden pojedynek, czy na więcej, bo myślę, że to naprawdę interesuje bardzo dużo ludzi. A większość osób mówi, czy ma kontrakt z federacją, nie wiem, na jedną walkę, czy na więcej. Ja się nie pytam dokładnie na ile, tylko jedna, czy więcej. Powiem tak, na pewno rozmawiamy o kolejnych pojedynkach z federacją Fame. Jest wielu ciekawych oponentów, chociażby Kizo, chociażby Popek, który był wspominany wcześniej. Jest wiele również nazwisk, które mogłyby być ściągnięte z zagranicy. Jest naprawdę sporo ciekawych zestawień, które można zrobić tak w Fejmie, jak i w KSW, tak? Więc ja w ogóle nie rozumiem tej całej afery, bo uważam, że obie federacje mogą sobie pomagać, współgrać, współdziałać, gdzie mogą KSW może przyciągać z Fejmu tych widzów, którzy już zasmakowali, liznęli tego MMA w tym wykonaniu amatorskim, a chcieliby zobaczyć, jak wygląda prawdziwy sport. Na pewno chętnie odpaliliby również i kupili subskrypcję KSW i wykupili sobie dostęp do gali. Tak widzowie KSW też na pewno chętnie by zobaczyli tych freaków walczących między sobą, okładających się czasami pięściami, ale podchodzących też bardzo często z sercem do tej walki i zwiększających swój poziom sportowy, bo od drugiej, trzeciej gali FMMA ci zawodnicy, niektórzy z tych zawodników poczynili naprawdę duży postęp sportowy i trzeba im oddać szacunek za tą pracę, jaką wykonują. Więc po prostu wydaje mi się, że te organizacje nawet powinny współgrać i razem współtworzyć tą scenę MMA, bo to jest działa moim zdaniem tak jak w piłce nożnej. Niektórzy lubią obejrzeć, pójść sobie obejrzeć mecz B-klasy i się równie dobrze na tym bawić. A niektórzy wolą sobie oglądać ekstraklasę, a niektórzy stwierdzą, że ekstraklasa też im się nie podoba i wolą oglądać Premier League. Jeszcze ktoś inny woli oglądać inną ligę. Uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie i nie ma tutaj konkurencji w tym wypadku, tak? To nie jest tak jakby FEN czy IKSW, że to jest podobny content, podobna jest rywalizacja, tak? Uważam, że te organizacje mogą spokojnie współgrać i współdziałać, tak? Ku dobru MMA. Dobrze, to co, ja trzymam kciuki, żeby ten pojedynek się odbył. Nie wiem, gdzie wy to zrobicie, może w kosmosie.
może gdzieś indziej, ale... Manila. Tak, ale liczę, że pojedynek się odbędzie, bo naprawdę bardzo dużo osób, z tego co widzę na internecie, jest bardzo duży ruch. Dużo osób czeka, pewnie będzie kolejny rekord pay-per-view, znając życie. I co, dziękuję bardzo za rozmowę. To nic osobistego, to tylko biznes i mam nadzieję, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.